No, to co pana powstrzymuje, panie Marek? Proszę cię bardzo, pan zejdzie. No co? Słuchaj, pan się może nawet puścić Nie, 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 nie. tego drzewa. Ale ty to lubisz. Tam jest woda. Podaj kamerkę. Cześć ludziska, nowy rok, nowe tematy. Co prawda w naszej dyskowej zamrażarce mamy materiałów na chyba z 15 filmów. Ten, i to nie tylko z Polski, również z zagranicy. Ten natomiast poświęcimy zagadnieniu, które poruszaliśmy już dwukrotnie. Znajduje się ono niedaleko. Tutaj, tu. O, ho, ho, ho. Nie tu, tu. Aha, nie tu. O, tutaj. Czyli przeniesiemy się dzisiaj po raz trzeci do tak zwanego schronu satanistów, bunkra satanistów, który w normalnej nomenklaturze ma numer 44 i stanowi część obszaru Warownego Śląska. My jesteśmy tutaj, tych schronów częściowo nie ma, tutaj mamy odcinek Kłodnicy, a my się przeniesiemy tutaj w te rejony, żeby wam pokazać, czy coś się zmieniło od naszego ostatniego, od naszej ostatniej wycieczki w tamte rejony, czy też nie. Czego się możemy spodziewać? Tak naprawdę sami nie wiemy. Byliśmy tam kiedy, panie Marku? O, 4 lata temu. Pan Marek wygląda tak, o. No, 4 lata temu, więc podejrzewamy, że dużo rzeczy się pozmieniało. Chcemy wykorzystać ładną pogodę, czyli okres zimowy, kiedy nie ma liści, nie ma wszystkiego, więc być może uda się ten schron zobaczyć w szerszej troszeczkę perspektywie. No to co, zainteresowani? No to lecimy, nie? Bunkier satanistów to miejsce, które stanowi cel naszej dzisiejszej wędrówki. W tym miejscu byliśmy dwukrotnie parę lat temu. Tym razem postanowiliśmy tam wrócić, żeby zobaczyć, co się zmieniło. Już na wstępie zauważyliśmy, że pozmieniało się dużo przez te 4 lata. Już samo dotarcie do tego i tak ukrytego w lesie bunkra stanowi nie lada wyzwania, to za sprawą braku istniejącego wcześniej parkingu, totalnego błota i idącej na grubą skalę wycinki. Słuchajcie, o tym, że jesteśmy już blisko i że znajdujemy się na właściwej drodze, która biegnie tam, o, świadczą między innymi właśnie takie schrony z tego samego okresu, co ten nasz. Spójrzcie. Tutaj kolega Marek zadeklarował się, że on tam wejdzie. Ja nie mam zamiaru, prawda, tam jest Marku? Błoto. Dobra, czyli mój niby kolega Marek. A ty masz kolegów? Już nie. Proszę, panie Marku. Co? No. Co pana powstrzymuje, panie Marek? Proszę cię bardzo, pan zejdzie. No co? Słuchaj, pan się może nawet puścić. Nie, 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 nie. Tego drzewa. Ale ty to lubisz. Tam jest woda. Podaj kamerkę. Proszę cię bardzo, przekazuję. O. Tyle wody. Tutaj dla tych, którzy nie wiedzą, być może się tym nigdy nie interesowali. Wojsko w latach 30. zbudowało schrony pozorne. Z tej strony to wygląda jak przepotężny budynek. Spójrzcie, potężny odlew betonu. Natomiast, gdy przyjrzymy się bliżej, no widzicie, tutaj mamy jakąś imitację szczelnicy,
No to co my tu mamy? Puste ściany. Ale wróg nacierający gdzieś z tamtej strony o tym nie wiedział, więc mamy potężny obiekt, który broni dostępu do Śląska. Dobra, panie Marku, co my tam widzimy? Tam na razie drzewa. A za drzewami? Beton. No właśnie, i to jest ten beton, do którego podchodzimy trzeci raz, słuchajcie. To jest ten słynny bunkier satanistów, w którym w 99 roku, w lutym bodajże, pozabijały się łebki tutaj z Rudy Śląskiej. Dwóch dokonało żywota, dwóch poszło siedzieć. Zobaczymy, jak to wygląda w chwili obecnej. Co nas tutaj ewentualnie zaskoczy. Słyszeliśmy opinię, że ten bunkier, schron został zamurowany ponownie, znowu go ktoś otworzył, znowu go ktoś zamurował, że został zaspawany, że ktoś tą blachę wyrwał. Byliśmy po prostu ciekawi tego, co zobaczymy na miejscu. Spójrzcie, jak ten schron został zabezpieczony, bo gdy byliśmy tutaj ostatni raz, był tylko ten murek z cegieł, czy z tych bloczków. W chwili obecnej blacha dwójka przyspawana, ale to jak widać nie pomogło. No dobra, skoro tu już jesteśmy, to wejdziemy do środka. No dobra, słuchajcie, wchodzimy do tego schron, jak schron, powiecie. Tylko tutaj wentylacja ona była większa od naszej. Ale ktoś tu, słuchajcie, dzisiaj bądź wczoraj był, bo są świeże, mokre ślady. Jest dużo bardziej pokryklany. No, tu jest zamalowany. To tutaj też wszystkie znaki, a on widać, że ktoś go posprzątał, Marek. No bo tu było dużo więcej marasu, były świeczki. Widzicie, 22 rok, 3 styczeń, 14 wrzesień, 22 rok, 3 kwiecień, 22 rok. Pozmieniało się tutaj troszeczkę. Ci z was, którzy... Ale on jest przechylony w ogóle. On jest kipnięty. Kipnięty. Jest przechylony. Tak mi się wydaje. A ja się rzadko kiedy w tym zakresie mylę. Jest dużo czyściej. Tutaj mieliśmy fajne właśnie te inskrypcje. Tutaj jeszcze, jeżeli się przyjrzycie pod tą farbą. Tutaj mamy stare... I tak było z błędem. No, stare napisy. Tutaj były właśnie te odwrócone krzyże. No, mamy parę rzeczy. Gdy byliśmy tutaj drugi raz, znaleźliśmy... Widzisz, mówię ci, że on jest mały, przesunięty, przechylony, bo jest krzywy. Tutaj mamy kopułę, pająki, zobaczcie, jaki ładny, duży pająk. Tutaj mniejszy. A tu jakie bydle, spójrzcie.
Pamiętam, że tutaj leżał materac. W tej części leżał, słuchajcie, materac. Gdzieś pamiętam, znaleźliśmy jeszcze całą siatkę gwoździ. Jakąś harkę, czy tam elementy bielizny. No tu, w tym kanale. No. Słuchajcie, schron jest wyczyszczony, można powiedzieć, ze wszystkiego. Tutaj, w tym kanale, w tej czepni, znaleźliśmy właśnie wtedy tą siatkę z gwoździami. Tutaj widzimy, że ktoś sobie znowu ognisko palił. Tutaj mamy, widzicie, jakie ładne. Tak. Tradycyjnie wszystko, co było możliwe do wyniesienia, zostało wyniesione. Tutaj znowu mamy jakieś tam zamalowane rzeczy. A tak, schron w chwili obecnej pełni funkcję typowo historyczną. Zobaczcie, tutaj jeszcze zostało stare z 1999 roku napisy. No tu już częściowo te odznaczone krzyże zamalowane. I tak to wyglądało, kiedy wyszliśmy tutaj pierwszy raz. Nie? Te inskrypcje były wszędzie, można powiedzieć. Słuchajcie, wejście do tego schronu to było pół biedy. Teraz musimy z tego schronu jakoś kuźwa wyjść. A biorąc pod uwagę moje słuszne gabaryty, to wcale nie jest takie. Tak, uśmiech. Takie proste, jak widzicie. Nie ma to jak się w niedzielę upierdzielić. Ale czego my dla was nie zrobimy, słuchajcie. Znaczy ogólnie jest dużo rzeczy, których my dla was nie zrobimy. Ale niech tak będzie. Nara. Nara. Patrząc z perspektywy tych 4 lat oraz tego, w jakim stanie znajduje się ten obiekt, możemy śmiało stwierdzić, że nie ma już w nim tego, co było wtedy. Nie ma tej tajemniczości, nie ma tego czegoś, co powodowało, że wchodząc tam czułeś ciary na plecach. Nie ma zjawisk nadprzyrodzonych, nie ma dzwoniących telefonów. Nic z tych rzeczy, to jest zwykły, stary, porzucony schron bojowy.